poprzez wioski, poprzez pola, napierdziela pan Fasola, pan Bartmoto. Nagrywa się. Witam w moim trzecim motovlogu. Jesteśmy, jak widzicie, na wycieczce. Niestety, jak widać, jadę sobie na porządnej CBR T125. Jakoś tam fajnie dość to jeździ. Jesteśmy gdzieś 70 km od Warszawy, w okolicach miejscowości Kałuszyn. Jedziemy sobie przez wioski, żeby sobie pooglądać widoczki. Tutaj widzicie, mamy stawy hodowlane, tam jakieś ptaszki, łabędzie. I tak, miałem opowiedzieć w tej części, w trzecim motovlogu, o moim Suzuki. Jak obiecałem, tak też zrobię. Suzuki, jak kupiłem gdzieś po przejechaniu około 1000 km, zaczęło mi coś tak równomiernie stukać w silniku na wolnych obrotach. Więc postanowiłem oddać sprzęta do mechanika i przy okazji zrobić przegląd taki roczny. Co się okazało z tym stukaniem, to nie była jakaś wada silnika tylko, czy usterka, tylko okazał się być odkręcony koszyk sprzęgłowy i po prostu sobie stukał. To jest podobno częste w GS-ach, że niby tam w GS-ie był kiedyś zmieniany olej, no ale filtr oleju był zapaćkany strasznie, plus oczywiście było robione zawory, czyszczenie gaźników i tak dalej, wszystko to trzeba w tak starym, nie starym, miał 13 tysięcy przebiegu, tak jak mówiłem, ale trzeba było to zrobić. Od tamtej pory wszystko chodziło git, aż do tego sezonu, jak zacząłem jeździć po tej dłuższej przerwie, tak, miesiąc temu, okazało się, że Suzuki jeździ na wyższych biegach tylko do 6500 obrotów i później jest koniec, czyli do 120 de facto. Nie wiem, o co chodzi, tak jak mówię, już miesiąc stoi u mechanika, trochę jestem wkurwiony. O, tutaj jakaś kurwa przeszkoda terenowa, zajebiście. Także stoi, mam nadzieję, je w przyszłym tygodniu, że już go odbiorę. Do tego zamówiłem sobie nowe oponki, jakie nie pamiętam, jak będę miał, to wam pokażę. Jak będę miał już założone, moto będzie zrobione, to oczywiście zrobię update, jak tam, co tam, co było zrobione, co było przyczyną tego, że Suzuki nie jechało. Powiem wam parę słów o CBR-ce. CBR-kę wypożyczyłem w pożyczalni w Warszawie. Powiem wam, że jak na 250, ja jestem, mam 180 cm wzrostu. Jest dla mnie mega poręczna, mega wygodna. Ja bym nie chciał jeździć gdzieś w trasy, tylko latał po mieście, to powiem wam, żebym sobie kupił taką małą cebrę, bo naprawdę przy moim wzroście to jest sprzęt zajebisty. Fajnie się pomiędzy samochodami manewruje. Suzuki trochę ciężej mi się manewruje. Fajnie, bo ma wskaźnik paliw. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego sprzętu. Albo moje Suzuki jest tak zamulone, że wydaje mi się, że to dość fajnie jeździ. Albo tak jest. 26 koni. Mogę wam w tajemnicy powiedzieć, tylko nikomu nie mówcie, że jeździ 150. Sprzęt fajny, lekki, 160 kg waży, Suzuki waży 200. Także naprawdę manewruje się bardzo fajnie.
Wykonany też jest, wiadomo, fajnie jak na Hondę. Przystało w końcu CBR.